Call recording. Hop. Cześć, z tej strony Bodziu. Witam w drugiej rundzie Riot Call LOL Cup 2. Przed nami raz jeszcze spotkanie XHCL versus tym razem Deadfire Grasps. XHCL jako drużyna niebieska zbanowała Caitlyn, Fizza i Amumu. Natomiast drużyna fioletowa zbanowała Morgane, Twisted Fate'a i Shena. No, ban na Caitlyn? No, dobra, zobaczymy. No i cóż, piki po stronie XHCL. Asha wraz z Janną na botlane'a, Warwick solo top, Nocturne dżungla i Ahri mid. Natomiast po stronie Deadfire Grasp, może przedstawię jeszcze tutaj graczy, bo drużyna troszkę mniej znana. Kuja zagra supportem Soraką, do tego na bocie pomoże jej Kestrel Gravesem. Na midzie Belgian Beast zagra Lulu. W dżungli zobaczymy Sauruska grającego Jarvanem. Natomiast na solotopie Gop zagra Jaxem. 43 sekundki i zaczynamy drugą rundę. Dwa razy też mam Dota 2. Tylko nie umiem grać. Ja dostałem Dotę na streamie. Już jakiś czas temu, z miesiąc może. No, coś takiego, coś koło miesiąca, ale zagrałem raz. Jakoś tak. Nie spodobała mi się. Pewnie dlatego, że jej nie ogarniałem. Ale takie coś czasami w gierkach jest, że od razu wiesz, czy ci się spodoba, czy się nie spodoba. Tak jak zagrałem pierwszy raz w LoL'a, to mi się spodobał, no jak widać. Jak na razie nie zamierzam w niego przestać grać. Ani też komentować. Też nie spodobała ci się Dota 2? No. Kto co lubi? A LOL, czy LOL ci się nie spodobał, mi cię, bo tutaj nie zrozumiałem troszkę. Się nie spodobał LOL. A, no. Czyli LOL, dobra. A mi właśnie LOL jakoś tak podpadł. Nigdy w inne tego typu gry nie grałem, żadną Dotę ani inne MOBA. No i LOL jakoś mnie tak do siebie przyciągnął, bo wcześniej bardziej lubiłem grać w FPS-y różne takie, bądź też akcyjki. Strategii też jakoś nie lubiłem. Ale teraz ostatnio jest gra o nazwie Smite. Nie wiem, czy słyszeliście na forum LOL-a, coś czytałem tam. Zapisałem się do bety. Jest to MOBA z trzeciej osoby. Widok z trzeciej osoby. Tego co tam widziałem na screenach i na filmiku. Także no, może być bardzo ciekawie. Zapisałem się do bety, czekam teraz na instrukcję, jak tam ściągnąć i jak dostać keja. Bo już pierwszego e-maila od nich dostałem z potwierdzeniem zarejestrowania się. I napisali, żeby czekać na kolejnego maila. No więc czekam. Być może kiedyś dostanę, jak sobie już grę ściągnę i odpalę beta keya. Być może kiedyś sobie pogramy na streamie.
Max Payne. No, co do Max Payne'a, to widziałem już tam na torrentach latał. Już dzisiaj. Z tego, co mi kolega w szkole mówi, to zajmuje 25 czy 35 giga. 25 chyba. Także no, jeszcze trochę. Jeszcze trochę i będą gry po 50 giga. No ale wiadomo, czym lepsze, tym więcej zajmuje. Jest na torrentach, ale z tego co tam wiem, to jeszcze bez kraka, także na kraka kto se ściągnie, będzie musiał poczekać. No co do wymagań też. Jak patrzyłem tam na tej stronce, że można sprawdzić, czy ci gry pójdą, jak tam System Requirements Lab czy coś takiego, to widziałem, że na minimalnych mi pójdzie, ale na takich już rekomendowanych to procesor mi siada i chyba wszystko, bo grafikę to mam taką, jaką tam rekomenduję. 1 giga i tak. No, Can You Run It? Tak, to, tak. Na tamtej stronie to sprawdzałem. No dobra, mamy spotkanie XHCL vs Deadfire Grasp. Druga runda Raid Call LOL Cup 2. Pierwszy gang ponownie na Kikisa na topie. No i zobaczmy, tutaj już wchodzi Jarvan bez podbicia, ale jest do skoku od Jaxa. No stuna jeszcze nie będzie, bo nie ma tego skilla Jax. No i Kikis nie splashował. To był doskok. No to był błąd z mojej strony, nie zauważyłem. Jarvan, kolejny gang, tym razem na Ari. No, Salaver, żeby podszedł w drugą stronę, mogło być groźnie, ale już tutaj Jarvan, przepraszam, podchodzi. Podbicia nie ma, dobry unik. Jeszcze tam stuntowany został. Nocturne siedzi w krzakach, zauważył go. Jarvan do swojej dżungli powraty poleciał. Na bocie, spokojnie raskitują sobie chłopaki, 26-26, także tutaj remisik na midzie, jak na razie również remisik po 28 na topie, tutaj może już jest inaczej. No, dwa klipy wygrywa Jax. Cześć Żuko, cześć. Cześć Wrodara. No, XHCL ostatnio bardzo ładnie sobie radzi. Myślę, że znajdą w najbliższym czasie organizację, jak nie przed Dreamhackiem, to po Dreamhacku ktoś ich przyjmie pod swoje skrzydła. Tak, mam. To znaczy ja jestem sam, ja sam komentuję. Sam nagrywam i myślę, że sam przy komentowaniu zostanę, wiecie, jednak. Bo jakoś tak szczerze, to chyba najlepiej się czuję, jak sam komentuję, sam akcję przeżywam i ogólnie, no, chyba wiecie, o co chodzi. Mój kanał na YouTubie to youtube.com/bodziucast. Kto by chciał
No, wtedy nikt mnie nie poprawia. Nie no, co do poprawiania, to wy możecie mnie przecież poprawiać na ircu. Co jakiś czas tam spoglądnę sobie i popatrzę, jak to się przedstawia sytuacja. No i teraz Kikis i Jax z Walkaną zbiega Nocturne stop, ale chyba nie dobiegnie. Fierce Blot na konto Jaxa. Oj, chyba Kikis zdobędzie killa. Ucieczka Jaxa, ale nie udało mu się nic zrobić. Turret to jednak turret. Obrażenia od tureta to obrażenia. XHCL gra teraz z Deadfire Grasps. Możesz to zobaczyć w lewym górnym rogu. Tam zawsze informacyjki, kto z kim gra i jaki turniej. Chyba wiecie co? Tak też sobie myślałem, że może zrobię takie informacyjne coś w formie graficznej. Coś takiego mają nakładki właśnie streamerzy z zagranicy. Skróty nazw do tego. Mapki i gdzieś tam jeszcze może umieszczę nazwę turnieju. No. Ale na grafice się nie znam, muszę kogoś znaleźć, kto tam mniej więcej to sobie ogarnie. Tak, będzie kolejny mecz. Będzie dalej streamowana jakaś polska z drużyn XHCL bądź też Acer. Jeżeli wygra ten mecz XHCL, to dalej będziemy ich streamować, ale teraz jest inicjacja ze strony Kikisa i Vegiego. Ulti Nocturna rzucone na Jaxa. Było ulti również od Warwicka, no nie wiem czy tutaj uda mu się ucić, jednak odpuszczają gracze XHCL-u. Zbiega tutaj Lux, zbiega również i Jarvan. Zostali zauważeni przez Warda, także wszystko na spokojnie się wycofują. Lux powiedziałem? To przepraszam, chodzi oczywiście mi o Lulu. Jeżeli obie drużyny przegrają, zobaczymy, która będzie godzina. Jeżeli będzie troszkę późno, to zakończymy streama. Jeżeli nie, to może coś sobie zagramy wspólnie, jakąś jedną gierkę. Co do komentowania, trzeba drugą osobę mieć i trzeba się z nią zgrać po prostu. Bo jeżeli są dwie osoby niezgrane ze sobą w komentowaniu, to taki troszkę chaos wychodzi. Wcinają się sobie w słowa i teamfighty komentują dwie osoby, a to trochę też razi. Tak więc, no ja osobiście lepiej czuję się komentując pojedynkę. O jakich tutaj zajęciach dziennikarstwa mówisz? Co ty? No, akcja na topie. Jarvan skankował Warwicka i niestety nic tutaj się nie udało zrobić, ale tym razem akcja na topie. Zabita została Soraka przez Ashkę, no i jeszcze tam Ahri padła niestety. No gdyby może nie uciekła z ulti,
Janet to by to przeżyła, jednak troszkę była za nim. No niestety, ulti Janet zwastowane. Blue team's turret has been destroyed. O, a prawe oko mnie zaczęło boleć. Co do komentowania, razem mam jak coś osoby do komentowania, także nie wiem, Wrodara, czy coś wypali w tym kierunku. No dodatkowo wiadomo, trzeba tutaj mieć graczy znajomych. A nie wiem, czy to da się załatwić, bo ja sam wiem po sobie, jak mi ciężko było dorwać kontakt do niektórych osób. A niektórzy już po prostu nie mają miejsca we friendsach, bo friendslista ma tylko 300 miejsc. Jeżeli mi się uda dorwać kogoś z graczy, to już jest sukces. No nie wiem, czy będzie slot na drugie miejsce. Tak więc. Jeżeli nie będzie slota na drugie miejsce, to i tak komentowanie w dwójkę się wyklucza. Nie no, co do tych drużyn, co streamuję, to mam znajomych. Ale chodzi mi po prostu o innych graczy, z którymi w najbliższym czasie będę starał się skontaktować. Mam na myśli jakieś zagraniczne organizacje, chociaż nie wiem, czy to coś wypali w tym kierunku. No cóż, co do gry, 3-2 na konto DFG, czyli Deadfire Grasp. W goldzie również 400 golda na ich konto. W creepach, jak tak patrzę sobie na szybciutko, to przewaga ex-HCL-u. Sobie tutaj ładnie chłopaki radzą, ale teraz Lulu nie przeżyje ganku ze strony trzech graczy. No i teraz Nocturne w swojej multi. Brzydko, ale to brzydko z KS-ową. Ulti dla killa, no ale dobra, jeżeli było to takie ważne, no to bardzo dobrze, bardzo się z tego powodu cieszę. No i teraz Aszka zdobywa killa na Gravesie, jeszcze jest tam fokusowana Soraka i mamy double killa na konto Pukiego Styla. Janna jak widać bardzo dobrze stankowała tureta. Dostawała od niego obrażenia i Jaszka mogła na spokojnie to wykończyć. Nie, tylko Żuko, wiesz, marnowanie ulti na jednej osobie, gdy ma bardzo małą ilość życia. Gdybym miała trochę więcej uciekała, to może tak, no ale to jest tylko moje takie zdanie gracza, który dzisiaj sobie ponownie wbił 1320 elo. Yeah. Powoli się odbijam. Ej, teraz tutaj Gop może być zaskoczony. Kikis jest Nocturne w krzakach. 10 level dostał. No i teraz jeżeli wejdzie tutaj w czaki, to będzie miał nieprzyjemną niespodziankę. I to o czym mówiłem, dostaje teraz Sphira Jaxu. Sfirowany jest, no ale Kikis do niego doskakuje. No patrzcie teraz jaki fajny bóg. Na odległość go ultuje. Będzie dive, jest również rzucony Ignite, tylko że na Nocturna. No i Kikis teraz walczy pod turretem z Jaxem. On dodżuje troszkę obrażeń i Kikis ucieka, ale jest tam Lulu w pogotowiu i musi się cofać jak najdalej. Widzą creepy, także Lulu może kontrolować sytuację. Oj, uciekaj! 7 HP na jego koncie, 1 od creepu. No i teraz musi uciekać jak najdalej. Teraz tutaj Selaver dobrze walczy z Lulu. Wiele szczęścia na konto
kikisa, jeżeli można to tak nazwać. Został jeszcze zrobiony dragon. Nie widziałem na konto czyjejś z drużyn. Powiem wam szczerze, byłem zajęty górną linią. No i teraz DFG agresywnie za turetę się zabrał, ale zaraz może powinien lecieć taunt. Jest ulti ze strony Aszki, flash tam jeszcze ktoś flashował, chyba Soraka. Doskok Jaxa, jest ulti nocturna, na kogo poleci? Jest fokus na Jaxa, ale się cofają już gracze, no i bardzo mała ilość życia. Jax ucieka, przeżywa to 270 HP na jego koncie. Bardzo mała ilość życia, no i teraz 5 na 4, gdyby ten taunt trafił, myślę, że jeden z graczy DFG by padł. Kolejny tam ze strony Slavera nietrafiony. Jax dalej na bardzo małej ilości życia. Wegi niszczyć wardy chce, jednak tutaj żadnego nie ma. No, Deathfire Grasp oszczędza na robieniu, nastawianiu wardów, ale jak widać nie po wardy przyszedł, tylko po dragona. DFG bez wardów, także no tutaj może być bardzo ciekawie. Jak widać już czekają tutaj za ścianą. No i teraz zbajtowani są gracze, jest ulti, no i zobaczcie teraz, jak się podzielili fokusem i jakie obrażenia dostają gracze DFG. Jeszcze tam Ari gdzieś walczy z Grayson, ale to jest nierówna walka. AP Carry versus AD Carry. Mała ilość życia na koncie Jaxa, jeszcze przez ścianę zabija Aszka. No i 3-1. Lulu wraz z Gravesem uciekają. Ulti Aszki trafione bardzo ładnie. Gdyby to trafiło w Graysa, byłby na pewno kill, ale jest też Vegi tutaj. Za Lulu poleciał. Chyba nie dobiegnie. Jest Aszka, ale na nic to się zda. Dostaje teraz obrażenia ze strony tureta i się wycofuje. That bite too strong. Chyba zaskoczeni byli gracze drużyny fioletowej. W sumie też bym był zaskoczony, powiem wam szczerze. No i Bloom na konto Aszki leci. Oła, uszy mnie bolą od słuchawek. 9-4 na konto XHCL-u. 19 minuta rozpoczęła się 15 sekund temu. 4K golda przewagi dodatkowo. No i co? Przyjrzymy się itemkom? Przyjrzymy się. Infinity Age i Zil złożony na koncie AD Carry XHCL-u. U Jany możemy zobaczyć takie itemy jak to się nazywa dokładnie, Cage, Lucky Pick, żeby nie pomylić. Do tego Philosopher's Stone, no i Heart of Gold. Na koncie Warwicka złożony Vincent, do tego troszkę armora. Nocturne z latarnią, z Jansbeltem. A, Ari z Abyssalem, z Scepterem. Na koncie Deathfire Grasp. U Soraki jedynie Heart of Gold, no i buty. Ale buty to w sumie podstawa. Na koncie Gravesa Infinity Age, Lulus Magic Resistem, no i troszkę z AP. Jarvan Heart of Gold, Philosopher's Stone, no i z Phage'em. Ajax ze złożonym Bilgewaterem, Cut Glassem. Dreamhack jest 16, 17, 18, z tym, że 16 czerwca jest BYOC. Bring your own computer, czyli takie offline'owe kwalifikacje jeszcze do Dreamhacka. 4 sloty z tych kwalifikacji, 64 drużyn bodajże zagrają na Dreamhacku przeciwko Absolute Legends,
Moscow 5, XHCL i Fnatic. 16, 17, 18 czerwca, nie 15 czerwca. Purple team's turret has been destroyed. No to laptop do szpitala, Wi-Fi tam i oglądasz. Tak, właśnie wiem, to CLG. Mieli nie jechać, pisali informacje na Facebooku i nagle dostali dotację od swoich fanów. No, fani się popisali teraz nieźle. Pozwolili graczom swojej ulubionej drużyny wyjechać na Dreamhacka na dobrą imprezę offline'ową, ale teraz zobaczcie tutaj inicjacja ze strony XHCL-u, Soraka zabita przez Kikisa. No i na jednym killu to się skończyło, jak na razie. No dokładnie, jeżeli można mieć fanów, to po co? Do tego, tak jak tutaj ktoś wspomniał, każdy z nich streamuje. Ale to zaraz powiem, zaraz wrócę do tego, co miałem na myśli. No, zobaczcie, co teraz dostaje tutaj Selaver, spory damage od Gravesa, jeszcze ulti Lulu rzucone na niego, także jego obrażenia są zwiększane. Również większe HP. I znowu spokojnie, tylko jednego killa urwali gracze XHCL-u. Żadnego po stronie DMG. No, każdy z nich streamuje, no ale po co jechać za swoje pieniądze? Sponsorzy nie chcą dać. Być może pomyśleli, nie przeszli kwalifikacji, także po co za nich płacić? Pieniądze ze streamów są dla nich. Więc po co mają wydawać za grę swoimi pieniędzmi? Nocturne niszczy wardy drużyny fioletowej w Baronie. 24 minuta, 10-4 na konto XHCL, przewaga w goldzie 6000. Zbierają się gracze przy Dragonie. Zobaczmy, co z tego będzie. Kolejny Dragon na konto XHCL. Jest teraz inicjacja ze strony Ashki, poszedł Arrow, ale doskakuje do niej Jax. Odłączona teraz Ashka z całego teamfighta, muszą bronić go i ją chłopaki. Jest użyty flash, ale jest też doskok Jaxa. Bardzo dobrze to wykombinował, ale zobaczcie, co teraz się tutaj dzieje. XHCL w natarciu, ale dostają spore obrażenia. Nie wiem, czy to się uda, czy to przejdzie. Grace nie został sfokusowany, no i niestety wykończył po kolei graczy XHCL-u. 3-2. Ten teamfight wygrało DFG. XHCL pinguje Barona, za chwilę myślę, że pokuszą się o niego. Ponownie gra nam się uspokoi, znaczy ja czekam na jakiegoś ace'a, na zrobienie barona z jednej ze stron. Ba
Barona na razie nie ma, ale jest robiony blue przez graczy Deadfire Grasp. Jest użyty smite na niego, no także tutaj już nie będzie smite'a. Jeżeli wywiąże się akcja na baronie, przy baronie. Ex-HCL w krzakach, okolice barona. DFG wardów nie ma, tylko tam w samym środeczku, także tutaj mogą zostać zaskoczeni gracze drużyny fioletowej. Zobaczmy. Niebiescy w skupieniu, w samym środku. Jest tutaj Jarvan pierwszy, idzie i jest też inicjacja. Od razu fokus troszkę na niego poleciał, ale Grace tam z tyłu atakuje graczy naszych polskich rodaków ex-HCL. Oj. Killuje Aszka, killuje Ari, no i teraz muszą uciekać, jeżeli chcą to przeżyć. Grace dostaje, co dostaje? Podbicie jeszcze jest na Sorakę. Czterech za jednego, ucieka Lulu. Mamy barona. Będzie baron. Na pewno na konto ex-HCL. No Lulu nic nie zrobi, może się tylko wycofać. Smite'a nie ma. Na również nie ukradnie. Dzięki, Spektrosik. Spektrosik. Cieszę się, chłopaki, że się podoba. Naprawdę. Dopóki będzie się podobało, dopóty będę komentował dla was. To cieszę się jeszcze bardziej. O akcji na YouTubie nie mogę powiedzieć. Jedynie mogę wam powiedzieć, że po zakończeniu tego streama wrzucę tylko filmik, tam gdzieś, nie wiem, do Movie Makera wstawię tylko napisy tam, gdzie trzeba. No i go wrzucę, no nie wiem, myślę, że do max godziny film powinien się pojawić. Nowy projekt, kto nie wie, kto nie wiedział, nie słyszał, nie widział na Facebooku, na moim fanpage'u, to mówię, że po zakończeniu tego streama na moim kanale youtube.com/bodziukast będzie wrzucony nowy projekt, którego rozpoczynam właśnie dzisiaj, 31 maja, czerwca już chciałem powiedzieć. Nic związanego z grami, od razu mówię. Niektórym pewnie przypadnie do gustu, niektórym nie będzie się podobało, bo po prostu nie ich dział, jeżeli tak można powiedzieć. Na pewno nic z gotowaniem. No i dobra, ex-HCL w natarciu, mają barona, także do przodu, tak jak w poprzedniej grze, będą starali się go wykorzystać jak jak najmocniej. I jest stuntowany teraz Jarvan, ale czy fokusowanie jego to jest bardzo dobry pomysł, ale jest doskok Jaxa, no chyba tutaj troszkę błąd, ulti Warwicka przerwane przez Lulu. Jest drugi kill na kontekst HCL-u, trzeci double kill leci na kontaszki, triple kill, czy będzie quadra? Jest jeszcze slowowany tam chuja, czyli support, i mamy quadra killa. A gdzie penta? Ale jest też surrender ze strony Deadfire Graspa. I tak, druga runda kończy się zwycięstwem ex-HCL-u. GG.
Co? Co ja powiedziałem? Chuja powiedziałem? Nic nie powiedziałem. Powiedziałem coś takiego?